O wolnej Polsce w czasach niewoli marzyły aż 4 pokolenia Polaków. Trudno o lepszy powód do zabawy niż ten, który dali nam zaborcy, opuszczając nasze terytorium po 123 latach. Muzeum Marii Konopnickiej postanowiło uczcić to wydarzenie na wesoło, organizując grę miejską w drodze do niepodległości. W Suwałkach szczególnych działań zbrojnych w drodze do niepodległości nie było. Dopiero wiosną 1919 roku siły POW przystąpiły do pierwszych działań takich dywersyjnych, przede wszystkim na terenie powiatu augustowskiego. Tam doszło do takich poważniejszych starć. U nas takim największym wydarzeniem to było chyba wysadzenie torów w Bakaniuku i w Dąbrówce. Wykolejono pociągi, wysadzono tory, by zapobiec wywózkom mienia z naszych terenów do Niemiec. Później to jest oczywiście powstanie sejneńskie. 24 sierpnia wybuch powstania sejneńskiego i walki o Sejny. No to są walki, które pociągnęły ze sobą bolesne ofiary po jednej i po drugiej stronie. O nich trzeba pamiętać, ale też trzeba pamiętać, że to, co nas dzieliło, może też nas kiedyś łączyć. Są koledzy z Litwy. Razem dzisiaj świętujemy niepodległość Polski. Po 99 latach, 11 listopada na ulicach naszego miasta pojawili się członkowie grup rekonstrukcyjnych ubrani w epokowe umundurowanie niemieckich i litewskich żołnierzy. Z karabinami na plecach sprawdzali, czy wśród zwykłych przechodniów nie ukrywają się nielegalni polscy konspiratorzy. Odbyło się nawet kilka spektakularnych aresztowań. To no, u was taka impreza jest tego roku 19, tak, 18, kiedy nikt nie wiedział, Suwałki to litewskie miasto czy polskie miasto. Было, ну, мы не любили друг друга. То есть патруль немецкий, ну, там так было в тем часу. Тут были немцы и литвине, так и поляцы что-то хотели сделать. No i zrobili. Do zabawy włączyli się liczni mieszkańcy miasta, którzy wcielili się w członków POW. Utworzono aż 27 grup konspiracyjnych. Jedną z umiejętności, jaką musieli się wykazać, to odszyfrowywanie tajnych wiadomości z adresami lokali, do których powinni się udać. Gracze nasi zdobywają różne punkty, zdobywają wiedzę historyczną, ale i mają różne zadania do wykonania, które pozwolą im poznać i historię, ale trochę tak osobiście przeżyć, jak to faktycznie mogło być w tamtych czasach. Trzeba przestrzegać zasad konspiracji, nie dać się złapać Niemcom, uciec. Będziecie mieć fałszywe dokumenty, to wówczas fałszywymi dokumentami się posługiwać. W pierwszym z tajnych punktów przy Starej Łaźni odbywały się szkolenia strzeleckie, które jak wiadomo w momentach zrywów narodowych pełniły kluczową rolę. Pełnię rolę prowadzącego właśnie to szkolenie strzeleckie. Każda grupa oddaje 3 strzały do tarczy i ich wynik to jest średnia zestrzelania z tych 3 strzałów. Harcerze rozpoczynali stulecie. W tym punkcie zwiedzający odwiedzają pracownię pana ślusarza, gdzie zostawiają materiały wybuchowe i dostają dalsze instrukcje. Suwalczanie całymi rodzinami bawili się niemal przez cały dzień, a na wycieńczonych szkoleniami i ucieczkami przed okupantem Suwalczan czekała niespodzianka – spotkanie z komendantem.